Nie patrząc. Nie patrz. Nie patrząc, co ja robię, słuchajcie. Co robi pani Violetta? Ale oczy zamknięte. Co ja robię? Dawię się pani po głowie? No, machałam się i machałam. Właśnie, pewnie troszeczkę podglądaliście. Ciężko, no nie? Jak się ma oczy zamknięte i nic nie widać, to ciężko powiedzieć, tak? Co dana osoba robi, jaki kolor ma smoki na przykład, albo bluzki. Dzisiaj spróbujemy troszeczkę wczuć się w takie osoby. Ja mam taki rekwizyt. Widzieliście kogoś, kto chodzi? Co to jest takiego? Wiecie? Laska. No, to jest laska, a to jest taka specjalna laska. O takich rzeczach to powiedzą nam panie i pan, którzy do nas dzisiaj przyjechali. A ja na początek spróbuję się z wami pobawić, żebyście spróbowali, jak to jest, jak się nie widzi, poczuć różnych kolorów. Tak jak wam wspomniałam na początku, będziemy się bawić w kolory, tak? Ja będę rzucała do każdego po kolei z was piłeczkę i mówiła jakiś kolor, na przykład żółty, tak? Rzucę do ciebie żółty, a ty powiesz pierwszą rzecz, jaka ci się skojarzy. Co jest żółte? Słoneczko, cytryna, tak? Tak. No i odpowiadasz, na przykład cytrynka i oddajesz mi piłeczkę, tak? I do każdego będę po kolei rzucała piłeczkę i będziemy sprawdzać, jakie macie kolory. To może zacznę tu od koleżanki. Czerwony. No, truskawka. Truskawka jest czerwona, pięknie. Zielony. Oj, gruszka. Gruszka jest zielona, super. Puśćcie. Niebieski. Niebo. Niebo, pięknie. Żółty. Słońce. Słońce. Niebieskie. Niebo. Niebo. Udało nam się złapać. Co to jeszcze za kolory? Kolory mi ciekły, żółty. Żółta cytryna. Żółta cytryna, pewnie. A ta książka jest czarna. I jak myślicie, będziemy mieli tu jakieś fajne kolorowe ilustracje? Nie. Bo nie będzie ich widać, tak? To tak jak macie oczy zamknięte, to nic nie widać. Czy jakieś ciemno w pokoju, to jak widzicie, to wszystko jest jednakowe, tak? Ciemne jakieś zarysy. No to zobaczymy, to jest czarna książka kolory. Ktoś z was umie czytać? Jura. Nie. Maciej, Agata. Mhm. To słuchajcie, ja wam przeczytam tutaj ten kawałek. Poczekajcie, zobaczymy, co tu jest napisane. Dla Tomka kolor żółty ma smak musztardy, ale jest mięciutki jak piórka kurczątek. Czyli tu mamy piórka. Mhm. Fajnie, teraz rączki bierzemy do tyłu, kto nie dotykał. Wszyscy dotknęli, spróbuj. Jak stoi w szklance, ma niebieski kolor. Jak patrzymy na morze, to wydaje nam się, że jest niebieska, tak? Ale jak lejemy wodę z kranu do szklanki, to jest biała, potem się robi przezroczysta taka, tak? Więc ciężko wytłumaczyć, jaki to jest kolor. Zobaczymy, co my... Kawa! Kawa! Dobra, rączki do góry. Tomek mówi, że kolor zielony pachnie jak świeżo skoszony trawnik, a smakuje jak lody miętowe. Tak? Lody miętowe? No, lody miętowe są. Ty macie gumę miętową, lody miętowe. A królem kolorów jest czarny. Jest delikatny jak jedwab. A, widzicie, czyli to nie jest morze. Tak jak wtedy, kiedy mama przytula Tomka i okrywa go swoimi długimi włosami. Jak myślicie, czemu Tomkowi kojarzy się kolor czarny z mamy włosami? No bo są czarne. Bo pewnie mama ma czarne włosy. Tomek lubi wszystkie kolory, pewnie, bo je słyszy, czuje zapach, dotyk i smak. Ale tu zobaczcie, nie jest napisane, że je widzi, tak? Słyszy kolory, czuje ich smak i dotyk, tak? Czyli jak myślicie, Tomek widzi tak jakby wszystkie kolory? Chyba nie. Ślimak. A zobaczcie, a to są literki. Tam u góry nad słowami mieliśmy. To są takie specjalne literki. Znacie kogoś takiego, kto tak jak Tomek nie widzi kolorów? Co? Znacie kogoś takiego? To jest ślimaczek. Dotknijcie. Zobaczcie, wy tu widzicie wszystko. Jesteście w stanie te kropeczki... Dobrze, teraz odkładamy na chwileczkę książkę. I co, Tomek jest taki sam jak wy? Nie. Ja myślę, że jest taki sam, tylko po prostu nie widzi kolorów. On widzi kolory tak, jak było tu napisane. Dotykiem, smakiem, wyobraża sobie. Ktoś musiał mu powiedzieć, jak coś danego wygląda, żeby mógł odróżnić dany kolor. My pracujemy wszyscy z osobami, które albo słabo widzą, albo nie widzą całkowicie. Chcemy im pomóc, prawda? Żeby łatwiej im się żyło.
tutaj pani opowiadamy, mamy bardzo mało czasu, więc szybciusieńko będziemy opowiadały, dobrze? Wy na pewno w domku też znacie osoby w waszym otoczeniu, które słabo widzą, prawda? I co one wtedy noszą? Okularki, prawda? O, osoby całkowicie niewidzące, tak, noszą laski, chodzą z laskami. Pan Szymon tam ma, zobaczcie, taką dużą laskę dla dużej osoby. A jakby wasza koleżanka wstała. Wstaniesz? Wstań, Marcela. Wstań, Marcelka. I zobacz, dla małych dzieci też mamy takie laseczki, które im ułatwiają chodzenie, prawda? Pan Szymon później wam pokaże, jak się chodzi z laską, tylko króciusieńko, wiecie? Ona tak przedłuża rączkę i jak się idzie i stuka z dwóch stron, to człowiek wie, czy przed nim czasami nie leży, nie stoi jakaś przeszkoda, prawda? Że tam jest bezpiecznie, że tak? W ten sposób chodzą osoby niepełnosprawne. Ale słuchajcie, my wam jeszcze pokażemy, w jaki sposób możecie wy, nie mając lasek, nie mając żadnych urządzeń, pomóc swoim kolegom, którzy mają problemy z oczkami. Jak chodzić z przewodnikiem, że wystarczy, że wy ładnie podacie mu rączkę i on, ta osoba się chwyci i bezpiecznie przejdzie. Ale to sobie za chwileczkę popróbujemy, tak? Pani Krysia tutaj, co przyjechała z nami, pokaże wam, jak pisze się pismem Braille'a, to co przed chwileczką pani wam opowiadała, że dzieci... Pani Madziu, pokażemy książeczkę wam też, przywieźliśmy dla was taką książeczkę napisaną pismem Braille'a. Pani Krysię zaraz poproszę troszeczkę i poopowiadaj, będziecie miały szansę z panią Krysią tam przy stoliczku kilka punkcików napisać. Pani Krysia nawet przywiozła takie małe karteczki, że może wam napisać całe jakieś zdanie. Jak ładnie poprosicie, dobra? I będzie coś dla was pamiątka. Pani do styku. Pani Krysia. Ale jakie skojarzenie na twoich żonach. O, co tutaj jest? Takie krawki. Na książeczkę. Ale rozumiecie, co tam jest napisane? A właśnie, rozumiecie, co tam jest napisane? Proszę dotknąć. Czy wszyscy już dotknęli? Ten okładek, jak to nazwaliście, książeczka, to jest światełko, domeczek, to jest gazetka napisana dla dzieci mniej więcej w waszym wieku, natomiast w wersji dla dzieci, które nie widzą, natomiast dla dzieci, które widzą, podobny format podobnej gazetki jest dużo cięższy, jak sobie porównacie. Zobaczcie, ta jaka gruba książka, a tutaj jaka cieniusieńka, prawda? Tyle samo. Jak pan Ludwik Braille, bo on tak się nazywał, to on mieszkał sobie we Francji i jak był troszeczkiem jeszcze mniejszy od was, ukuł się szydłem w oko i przestał widzieć. Jego siostry chodziły do szkoły, uczyły się, a jemu było smutno, bo nie mógł się uczyć, nie umiał przeczytać, nie mógł napisać i tak siedział, siedział, siedział i wymyślił właśnie takie pismo. I dlatego to pismo nazywa się pismem Braille'a albo pismem punktowym, bo składa się z wielu punkcików. Mamy tutaj, to już później wam pokażę, taką specjalną tabliczkę i jak się pisze na tej tabliczce, ale ja bym teraz poprosiła tą książeczkę i pokażę wam, jak to się czyta tym pismem. Pani Krysiu, proszę. Zobaczcie. I na przykład tu mamy spis treści, kalendarium, mikołajkowe przygotowanie, święty Mikołaj, chcę wiedzieć więcej. Paluszkami pani czyta. Zobaczcie, pani się na was w ogóle nie patrzy. Kiedy to było? Handel żywym towarem, szyszki z zaczarowanego lasu. I takie są tytuły tych różnych utworów, opowiadań, wierszyków, które znajdują się tutaj w tym czasopiśmie. Jest na przykład kalendarium. Najważniejsze wydarzenia grudnia. 12
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 6 grudzień Mikołajki, 24 grudzień Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudzień Boże Narodzenie. I tak można by czytać, bo tutaj całe wszystko jest opisane. Zobaczcie, tutaj jest pisane tak rzadko, bo dzieci małe, które jeszcze bardzo słabo czytają, może trochę większe od was, to by nie dały rady czytać takiego pełnego tekstu. O, tu będzie pełen tekst, popatrzcie. Takie duże litery nasze. Tu jest tak, duże czcionka. Tak, tu jest pełen tekst, jest tak pełno, gęsto napisane. Zobaczcie, co tam pani pokazuje. Między literkami w jednym są przerwy, prawda? Ta książeczka zostanie dla was. Zostanie dla was. Dostaniecie tą książeczkę, będziecie mogli się nią pobawić. A chcę wam pokazać, teraz zobacz tutaj, zobaczcie tutaj, jak tu jest rzadko napisane. Tutaj czytają te dzieci, które jeszcze czytają bardzo słabo. Tak jakże. Takie dzieci maleńkie są w szkołach, bez mamy, bez taty, w specjalnych takich są w szkołach i uczą się tak samo pisać jak wy, tak samo czytać jak wy się uczą, od literki do literki. Proszę, obejrzyjcie sobie. Oczywiście, to urządzenie to jest tak zwany czytak. Odtwarza książki, które czytają autorzy, którzy pięknie się wypowiadają, abyśmy my mogli po prostu słuchać, żeby nam się nie nudziło, bo jeżeli ktoś niewyraźnie mówi, to my źle to odbieramy. A jeżeli aktor czy lektor pięknie mówi, to my oprócz treści, która może być piękna i nie bardzo ciekawa, to jeszcze liczy się głos. A więc tutaj jest nagrana książka. Kierowałby statkiem marynarza, który pomógłby przy manewrowaniu, sternika, który prowadziłby żaglowiec wśród nawałnicy? Nie, nie było nikogo. Można słuchać? Można, prawda? Popatrzcie, na takiej małej karcie może być 30 książek, zależy od wielkości. Bajeczek na pewno będzie bardzo dużo. Bajeczek byłaby ze setka. Tak, albo tak. Więcej. Ale popatrzcie, kiedyś trzeba było nosić, no teraz 30 książek, zobaczycie na regałach, ile to jest. To jest bardzo dużo. A taką kartę, no to bardzo wygodnie, prawda? No i co, jak wszystkie przeczytacie, które was interesują, można kasować i nagrać na nowo. Pani, która siedzi obok mnie, pracuje w bibliotece i właśnie te książki nagrywa. Krysiu, czy mogę parę zdań powiedzieć o swojej pracy, czy ty? Może ty. Nie, no powiedz. Pani Krystyna, o ile mi wiadomo, nie widzi od dziecka, tak Krysiu? Tak. Tak. Więc słuchajcie, świat, nie widziała świata. Sobie wyobraziła sama ten świat, bo dzieci, które widzą i osoby dorosłe, które później stracą wzrok, to mają już jakąś wiedzę o tym, jak wygląda niebo, jak wyglądają drzewa, jak wyglądają owoce, prawda? Natomiast jeżeli się nie widzi od dziecka, to wszystko trzeba zrobić, dotknąć. Ktoś inny musi opowiedzieć. I znam taką historię z opowiadania, że osoba, dziecko, które nie widziało, w wieku gdzieś 18 lat, a więc jak już było duże, już pani czy pan, zaczęło widzieć. I wiecie, jakie pierwsze zdanie było? Nie chcę was rozczarować, ale powiedziała, jaki ten świat brzydki. A więc ona miała bardzo dobre serduszko i pięknie ten świat widziała. Wyobraziła sobie, że ten świat jest o wiele piękniejszy, jak faktycznie jest. Nie chcę złudzeń, bo świat jest piękny taki, tylko ona w swojej wyobraźni go jeszcze, może widziała w nim raj, no nie wiem. W każdym razie powiedziała pierwsze zdanie, ten świat jest brzydki. No ale my wiemy, że jest piękny, prawda? No właśnie. To jest kolor. Pani Magda. To urządzenie. Zaraz pokażę wam, jak to działa. Nazywa się testerem kolorów, które pomaga osobom niewidzącym w określeniu kolorów. Na przykład, żeby mogły ładniej się ubrać, czy żeby miały świadomość, w jakim kolorze są ubrane, jaka bluzeczka, jaka sukienka. Czy dobre skarpetki dobrałam, prawda? Nie, jedną mam czerwoną, drugą niebieską. Tak, wszyscy mamy te same skarpetki.
Tak jest. Stopy. A można się pomylić. Dokładnie. Prawda? I teraz pani Magda sprawdzi wasze kolory. Czy będzie nam dobrze mówił ten tester? Mogę? Tak, tak? Sprawdzić? Prawa skarpetka? Jasny, szary. Jedna, jasny, szary, a druga? Szary. Szary. Oj, Ola, dwie różne. Ale szary. Faktycznie jakiś tam jasny, ciemny. Być może to kwestia badania światła, ale zobaczymy. Kto jest tak to jest podwójnie, a może posprawdzamy pojedyncze rzeczy. Bluzeczki. No, tak. A mi może spodnie? Mogę spodnie. Żebyś wiedział, jaki kolor masz. Ciemny, jak powiedział? Czarny. Czarny, zależy od kąta. Ciemny, szaro-niebieski. Ciemny, szaro-niebieski. No. Tam. Już. Można się kolorów nauczyć. To tutaj jest zasłonięte. Ciemny, różowy. Widzicie, jeszcze cień robię. Blady szary. Jejku. Tak. Blady niebieski. A ta ręka? Już, już. Blady różowy. Ciemny brązowy. Ciemny niebieski. Madzia, policzki sprawdzicie. A ciało? Już. To jest ciekawe. Sprawdź ciało. Teraz pokażę ciało. No. Ciało. Ciało. Ciemny pomarańczowy. Przycisnę, żeby się nie ruszała i wtedy normalnie wszyscy piszą prawą ręką, ale teraz już można pisać lewą. Ja też piszę lewą ręką. I na przykład napiszemy sobie, ty masz na imię Maciek, tak? Napiszemy sobie. Będziesz koleżanką. Dobra. Parę robimy. Kolega z koleżanką. Zobacz, tu jest twoje imię. Tu jest Maciek napisane. Ale nie widzę. No, bo ty nie widzisz, ale tak jest napisane. Mówią i narciarze, prawda, że zakładają. Teraz napiszemy drugiego kolegi imię. Wojtek, napiszemy Wojtek. Nie, kawałek dalej, żeby potem pani będzie mogła ewentualnie obciąć wam. Zrobimy więcej miejsca. Wojtek, zobacz, ale jest twoje imię. W ten sposób. Dziewczynki maszerują. Pomagasz swojej koleżance. Możesz bliżej rączki. Trzymasz, ty musisz zatrzymać. Zakręcamy. Tak. I idziemy z powrotem do pana Szymona. O, widzisz, wyszło ci. O, widzisz, licznie. I potem znowu tak się wytuszy i mama wytuszy.